Jestem w tej chwili w Regen Klinik w Rzeszowie i mam podawany wlew z wody utlenionej, dożylnie oczywiście. Tutaj mamy 100 ml roztworu o stężeniu około 0,05%, a więc jest to ilość niemalże homeopatyczna. Opisałem szczegóły w drugiej części ukrytych terapii, jak to działa, dlaczego tak działa i jakie są efekty terapeutyczne podawania perhydrolu, czyli stężonej wody utlenionej, inaczej mówiąc, dożylnie. Jest to bardzo bezpieczny wlew, moim zdaniem bardziej bezpieczny niż podawanie askorbinia nosowo, czyli witaminy C. Ilość podawanego tlenu w tym, kto w tej chwili się we mnie tu wtacza, jest ekwiwalentem około 4 czy 5 oddechów, a więc tlenu jest niezwykle mało. Mechanizmy działania takiego wlewu nie są jeszcze do końca rozpoznane, natomiast znane są efekty terapeutyczne, które no, często czy ja, czy lekarze, z którymi rozmawiałem, czy opisy, które miałem, badania, twierdzą, że są na pograniczu cudu medycznego. To jest wlew robiony, który nie zawiera w sobie substancji jako takiej, czyli na przykład askorbinu sodu w sensie ciała stałego, powiedzmy, bo ten askorbinian sodu jest rozpuszczany, co prawda, mamy go w proszku, natomiast tutaj mamy wlew, to jest sól fizjologiczna. Normalnie taki wlew powinien trwać około 30-40 minut przy tym stężeniu. Najlepiej byłoby oczywiście jak zawsze podawać to w dużą żyłę. No i oczekuje się najczęściej u osób, które są chore albo które mają niedotlenienie na poziomie tkankowym, że mniej więcej po 30-40 minutach, nawet czasami po samym wlewie, te osoby odczuwają zdecydowaną poprawę, dlatego że hipotetyzuje się, że włączane są jakieś enzymy, tak zwane enzymy oddechowe. I tutaj w książce, w drugiej części ukrytych terapii, w rozdziale właśnie o wlewach z wody utlenionej, ja apeluję do środowiska medycznego, do władz uniwersytetów medycznych o wykonanie badań. Bo dr Charles Farr, zresztą nie on jedyny, ale on był takim lekarzem, pionierem tego, dr Charles Farr prowadził przez wiele lat badania, długoterminowe badania, stosowania różnych stężeń. Najczęściej było to 0,375 dziesięciotysięcznych, wtedy już będzie. I efekty były fenomenalne. Część opisałem właśnie w drugiej części, ale wtedy, kiedy on zaczął już publikować swoje wyniki właśnie praktycznego zastosowania tych wlewów, zabrano mu laboratorium, zakazano robienia czegokolwiek, ze względu chyba na to, że to było niezwykle, niezwykle skuteczne i jak wiadomo, jest to bardzo tanie, bo perhydrol nie kosztuje dużo i ja bym chciał, żeby w Polsce medycy, właściwie naukowcy medyczni, żeby prowadzili badania dotyczące właśnie efektów tego typu wlewów, efektów działania wlewu z wodą utlenioną na organizm, dlatego że byłoby bardzo dobrze poznać mechanizm tego. W tej chwili my wiemy, jak to działa, my wiemy, jakie są skutki terapeutyczne, ale nie do końca mamy rozpoznany mechanizm działania tego. I tutaj polskie uniwersytety medyczne mają pole do popisu, jeśli zechcą tylko tego typu badania wykonywać, co ja bardzo polecam i namawiam i w drugiej części mówię, że nawet się dołożę ja finansowo do takich badań, żeby tylko takie badania formalnie były w Polsce przeprowadzone. Koszty związane z takimi badaniami klinicznymi są w zasadzie do pominięcia, jeśli chodzi o sam materiał, bo mamy tylko sól fizjologiczną i perhydrol. To jak kupimy perhydrol, ja tam policzyłem chyba za 600 zł, to zrobimy 40 tysięcy wlewów. Ale jest to warte do przemyślenia, bo tak jak powiedziałem, praktyka lekarska wskazuje na to, że jest to
bardzo, bardzo bezpieczne. Jak często? Ja robię to w tej chwili tak sobie. No bo chcieli chłopcy spróbować zobaczyć na kimś, jak to taki ktoś, kto ma wlew robiony z wody utlenionej, czy tu padnie trupem natychmiast. Nie padnę, no to zobaczycie zaraz, że będę jeszcze tutaj. Ale chciałbym, żeby ta metoda była rozpowszechniona w Polsce jak najbardziej. Już w tej chwili są polscy lekarze, no, którzy właśnie takie wlewy podają. Ale ja bym chciał, żeby to było zrobione w bardziej sformalizowany sposób, żeby Polacy właśnie robili takie badania, żeby te efekty terapeutyczne były właśnie widoczne w Polsce, no bo to są piękne publikacje. Dlatego, że jeżeli na przykład choroba obturacyjna płuc, którą opisałem w drugiej części książki, coś, co jest nieuleczalne, wielokrotnie przechodzi. Ja tam opisałem wiele innych przypadków takich, gdzie skuteczność tego jest bardzo, bardzo wysoka, cena jest bardzo, bardzo niska. Dlaczego mają Polacy z tego nie skorzystać? Na razie nie mogą, bo system nie pozwala, więc ten system trzeba zmienić. I jedną właśnie częścią, do którego zmierzam, żeby Polacy byli lepiej leczeni, żeby korzystać z takich metod, jest właśnie zmiana ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. I ta zmiana, którą opracowałem już 3 lata temu z prawnikami, ona jest gotowa, trzeba tylko to zrobić i nikt nie chce tego zrobić. A ta ustawa mówi jedną, to właściwie można ją zamknąć w jednym zdaniu. Lekarz ma prawo wyboru terapii w porozumieniu i za zgodą pacjenta. I tyle. I wtedy, gdyby ta ustawa była wprowadzona, to medycyna polska i świat medycyny polskiej i leczenie pacjentów byłoby dużo bardziej efektywne. Ja nie mówię tylko o tym, ale szacuje się, że około 30 tysięcy Polaków umiera w Polsce z powodu sepsy. A zastosowanie akurat nie wlewu z wody utlenionej, ale z askorbinią sodu, to tak jak lekarze polscy już teraz, którzy zaczynają to stosować, wskazują, że jeden z nich mi wprost powiedział, u mnie na oddziale od 3 lat po przeczytaniu książki i zastosowaniu tych wlewów, u mnie na oddziale, mówimy o oddziale ratunkowym, nie ma sepsy. To znaczy on mówi, ona jest. Mówi, ja widzę to. Taki mamy stan higieny w szpitalach niestety. Ale kiedy widzę pacjenta, mówi, kiedy mam pacjenta, który już stwierdzamy, że jest bakteria, nie reaguje, podaję mu jeden antybiotyk, drugi antybiotyk, trzeci antybiotyk, widzę, że walę głową w ścianę, podaję mu sól sodową kwasu askorbinowego, czyli askorbinian sodu i za 2 godziny z nim rozmawiam. Czasami to są ludzie w agonii. Ale formalnie on tego nie może zastosować, bo nie ma procedur. A gdybyśmy wprowadzili tą ustawę, tą nowelizację, o której ja mówię, to teraz ten lekarz w porozumieniu z pacjentem decyduje o tym, że trzeba temu pacjentowi podać na przykład askorbinian sody. I nikt do tego nic nie ma. A w tej chwili lekarzowi narzuca urzędnik konieczność zastosowania się do procedur wymyślonych przez urzędnika i teraz taki lekarz z krwawiącym sercem bardzo często obserwuje umierającego pacjenta, najgorzej jest oczywiście z dziećmi, no bo to szczególnie porusza ludzi, byle tylko zachować się w stosunku do systemu zgodnie z procedurami. I dziecko czy dorosły umiera, ale zgodnie z procedurami.